Pixar w pudełku. Gratuluję. Doszliście do ostatniej części lekcji. Kończymy temat średnich ważonych. Przypomnę, jeśli wybiorę wagi 1,1, uzyskam krzywe podziału wyglądające tak. Dowiedzieliśmy się, że te figury to fragmenty krzywych drugiego stopnia. Y równa się x kwadrat. Połączone. Wybierając wagi 1,2,1, uzyskam krzywe łagodniejsze. O takie. To fragmenty krzywych trzeciego stopnia. Y równa się x do sześcianu. Też połączone. W tym przykładzie mamy cztery części krzywej trzeciego stopnia. Mogę uzyskać jeszcze łagodniejsze krzywe, wybierając wagi 1, 3, 3, 1. To krzywe czwartego stopnia. Y równa się x do czwartej. Okazuje się, że trzeba starannie wybierać wagi, by krzywe były łagodne. Co oznacza starannie? Te liczby 1,1, 1,2,1, 1,3,3,1 pochodzą z tak zwanego trójkąta Pascala. Chcecie wiedzieć więcej? Link poniżej. Zobaczmy, co będzie, gdy wybiorę wagi niepochodzące z trójkąta Pascala. Nie muszą nawet być dodatnie. Wezmę na przykład 1, minus 2, 3. Przy podziale nic nowego. Jak zwykle pojawiają się środki. Ale przy wyśrodkowaniu... O! W kolejnych etapach krzywa staje się coraz mniej łagodna. To tak zwany fraktal. Na tym poziomie nie mamy matematycznych narzędzi, żeby to pokazać. Są bardziej zaawansowane pojęcia z algebry liniowej i tak zwanej analizy wartości własnych. Brzmi to groźnie, ale matematycy po prostu wymyślają przerażające nazwy. Uczmy się etapami, jak do tej pory. Chcę was oswoić z faktem, że powierzchnie, które widzicie w naszych filmach, nie trudno jest stworzyć. W dziale sztuki powstają szkice dla artystów z działu modelowania, by mogli ustalić pozycje punktów kontrolnych. Następnie programy, poprzez podziały i wyśrodkowanie, tworzą piękne powierzchnie, które potem widzicie w kinie. Oczywiście nie chcemy, żebyście myśleli o tych sprawach, oglądając nasze filmy. Usiądźcie wygodnie i dajcie się ponieść. Pobawcie się wagami, zobaczcie, jakie dziwne wyniki można uzyskać, a potem przejdźcie do ostatniego ćwiczenia.